Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i witam was w moim PSP, a tak naprawdę w moim, na mojej PSTV, które jest Vitą, które emuluje PSP i które zaraz będzie emulowało PS1, bo oto zaczyna się Road to Spyro Reignited Trilogy, gdzie będziemy grać w Spyro 1 japońskie, Spyro 2 japońskie, i albo wersję Greatest Hits Spyro 3, albo Spyro Enter the Dragonfly. I tak zrobimy. Czy mam tutaj sortowanie włączone? Tak, 14 GB. Tak naprawdę, jakbym powiem, że obecnie do PSTV mam podłączone 150 GB w dysku, więc domyślcie się, ile tego musi być tam. Większość to gry witowe, nie powiem, że nie. Chociaż to może trochę... dzwonić, że no Pixel, tak trochę ci nie wierzymy, ale no trust me. Teraz gdzie jest Spyro 1 japońskie? To jest Spyro the Dragon, normalne, tu jest japońskie. Więc wchodzimy, mam nadzieję, że się nic nie schrzani z synchronizacją nagrania. W ogóle nie miałem dziwny błąd dzisiaj? Nie, w sumie dzisiaj na telefonie, że odcinek Sonic Forces nagle mi się zdesynchronizował i w sumie nawet nie wiem, czy to teraz to jest wina mojego telefonu, czy na serio mi się zdesynchronizował, bo odkąd wróciłem do domu, to tego nie sprawdziłem i jestem posrany po prostu. Ale to się jeszcze dotentagowuje, więc na początku wszystko wygląda normalnie. Nie, jest Spyro the Dragon i tak dalej. Zaraz będzie intro. Ogólnie tak muszę zaznaczyć, że nie mam tutaj widescreen patcha ani nic w tych rzeczach, więc po prostu będziecie mieli... będziecie mieli po prostu tak troszeczkę... aspekt 4:3 po prostu i tapeta będzie jakaś w tle, więc to jest Ripto! I taka ciekawostka, to właśnie jak Ripto dostał swoje imię w Spyro. 2 Ripto's Rage, tudzież Gateway to Glimmer. Nie jestem do końca pewien, czy jego imię to jest Ripto w Spyro X Sparks from Demo Tours, czyli japońskiej wersji Spyro 2, ale no... nie wiem. Chyba więc... to jest to i to. I tworzymy. I to jest taka trochę głupia rzecz, że wersja japońska Spyro 1 nie ma właśnie tych takich 3D efektów. Ale dobra, cutscene. Znaczy w sumie mogę na tym mówić, bo nie chcę tu nikogo obrazić, kto zna japoński, ale umówmy się, nikt nie zna japońskiego. No, a w każdym razie na tyle dobrze, żeby wszystko to rozumieć, więc może po prostu będę to oglądał tylko i... no. Możecie oczywiście powiedzieć od następnego odcinka, czy mam pomijać dialogi smoków, żeby po prostu... no wiecie, żeby po prostu nie tracić czasu na coś, co nikt nie zrozumie, czy mam je zostawić, bo tak. Przecież to ma być true experience, więc oczywiście będziemy to też robić na 100%. I niby to wygląda prawie że normalnie, ale tu się zaczynają zmiany. Niestety. Właśnie Spyro jest bardzo dobrze znany przez to, że jest jedną z najgorszych konwersji japońskich ever. I szczerze, nie mogę się aż tak bardzo z tym zbytnio zgodzić. Bo przyznam, trochę lubię japońskiego Spyro 1 i 2. Taki trochę to jest hard mod dla mnie. I też muszę zaznaczyć, tak chciałem zrobić te jaja warzek, ale no niestety na PSTV się nie dało. Mógłbym to zrobić przez emulator na PC-cie, ale nie mogłem tego ogarnąć, więc no cóż, więc uwolnimy Nestora, który z jakiegoś powodu ma turban w Reignited Trilogy, co mi się... co dla mnie jest kompletnie fajne, nie wiem dlaczego dla ludzi to jest takie... o Jezu, co to jest? Nie wiem, po prostu ludzie są dziwni. Więc mamy już pierwszego smoka.
Najpierw oczywiście uwolnimy tych chyba smoków i większość czasu, jak jego widzicie, będziecie widzieć mojego poruszania się, będzie coś w tym stylu. Bo to jest normalne chodzenie Spyro. Trochę wolne, co nie? To jest jego bieganie. I zgadnijcie teraz, co się okazuje. Że prędkość biegania w japońskim Spyro 1 jest taka sama jak prędkość chodzenia w Spyro 1 światowym. Więc to jest obecnie najszybszy sposób przemieszczania się, więc przepraszam, jeśli ktoś będzie miał atak epilepsji, ale no cóż. Nie podoba mi się głos Spyro. Brzmi jak kompletnie dzieciak. Jestem do końca pewien, ale chyba Spyro 2 brzmi tak samo. To jest kompletnie do dupy, bo niby Spyro 2 jest trochę starszy i w przypadku Carlosa, a nie pamiętam i szczerze nawet nie chcę wiedzieć, jak wymawiać to jego nazwisko. Aradiguesa czy coś w tym stylu? Nie pamiętam. Przepraszam, bo po prostu nawet nie będę próbował tego przypomnieć sobie. I Toma Keniego, to zdecydowanie to widać tą różnicę. Widać, że słychać, że Spyro jest starszy, a jeśli Spyro X Sparks to Demo Tours jest ma taki sam głos, to tak trochę w ogóle nie słychać, że w ogóle się postarzał, że jakby wydarzenia w Spyro 2 miało miejsce jakieś, nie wiem, kilka sekund po tym, co się działo w Spyro 1. Ja mówię, no będziemy to robić 100%, no to jest normalny Let's Play Spyro 1, tylko że kamera cały czas jest nad Spyro. Mogę to jakoś chyba... Tak. Trójkątem mogę to tak trochę centrować za mną, co się bardzo przyda. I zanim spece trochę od Spyro zaczną się odzywać, Pixel, dlaczego po prostu nie włączysz kodu na normalną kamerę? That's not the point. Gdybym chciał po prostu grać w Spyro 1, także, że tak powiem, normalnie, to bym grał w Spyro 1. Normalne, a nie w wersję japońską. I to jest kolejny taki myk, który dodała wersja japońska, czyli takie tutoriale. I o, akurat ten tłumaczył, jak mogę centrować kamerę, więc bardzo fajnie. Nie będę oczywiście ich wszystkich zaglądał, mogę tak tylko parę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Bo też sam nie rozumiem, co one znaczą, więc... Jeszcze w ogóle kiedy instrukcji japońskiej Spyro 1 była dodana taka mały w sumie prequel do wydarzeń z Spyro 1, w której wyjaśniono, że Spyro i Sparks zostali porwani przez tych złodziei jajek, których później zobaczymy tutaj, dla tych, co nie wiedzą, kim oni są. I w sumie był taki myk, że się urodzili po prostu przy kilku smokach, jakie zatrzymały złodziei jajek i się rozpoczyna praktycznie z Spyro 1. Ej. Ale jestem bardzo zadowolony jestem z Reignited Trilogy. Fajnie by było, bo to już chyba nawet wspomniałem w mojej pogadance, gdyby japońskie zmiany, jakie tutaj są w Spyro 1 i 2, były wprowadzone jako taki swego rodzaju hard mod w Reignited Trilogy. Tak po prostu, żeby uczcić trochę to, te zmiany, chociaż były do dupy, to żeby... Tak to trochę uczcić, bo w sumie to jest nadal historia Spyro, to jest nadal Spyro 1. Więc według mnie to powinno być też zostać uchwalone. Tak mnie trochę sentymentalnie to wzięło, ale no... Nie no, według mnie to by było nie fair, gdyby tak trochę olali kompletnie to, że coś takiego jednak było. Bo to nadal jest Spyro 1, tylko trochę inny, no... Fajnie by było, gdyby tak, no i taki właśnie hard mode, albo jakiś cheat code, żeby coś takiego było. To by było fajne. O, i to jest kolejna rzecz, że nie mamy tych... tu nie ma dachu. Że nie mamy tutaj tych... scenek, gdzie się kręcimy, tylko od razu mam taki przeskok.
do tego, co nie jest fajne. To jest akurat jedna... Cholera. To jest jedna ze zmian, których ja bardzo nie lubię. Że no to, za, to między innymi to jest przez to, że, przez kamerę, żeby też nie przenikała przez budynek czy coś, ale no... God damn it, zawsze mam problem z tym. To tak, to jest jedna ze zmian, których ja bardzo nie lubię. I trochę też kamery, bo kompletnie nie ma... nie mogę tutaj określić odległości, bo tak trochę mi znika cień Spyro. O, finally. Wyobraźcie sobie teraz, co będzie później. Bo to jest na razie pierwszy hub world. To jeszcze nie jest nawet poziom, to jest hub world tylko. Później. To się dopiero zacznie. Treetops to będzie dopiero. Hardcore. A, jak mogliście już się domyśleć trochę i usłyszeć, to Spyro jest bardzo rozmowny w tej wersji. On cały czas coś mówi, coś... Znaczy, to jest chyba mówienie, to nie są jakieś onomatopeje, chociaż... Chociaż po Teria w Sonic Adventure 2 mogę się troszeczkę... mylić. Znaczy, w sensie, że Teria to jest onomatopeja w Japonii, a... normalny człowiek to by myślał, że to jest jakieś słowo, przynajmniej po japońsku, a to nie, okazuje się, że to jest po prostu onomatopeja. Więc... no. Więc nie wiem tak naprawdę, czy Spyro coś mówi tutaj, czy nie. Szczerze to mnie zbytnio nie interesuje. I tak tego nie rozumiem. Jeszcze potrzebuję trzech kryształów. Które wiem mniej więcej, gdzie mogą być, domyślam się. Jeśli już to nie byłem... Co może? Nope. A jakby się ktoś zastanawiał, to speedwaye wyglądają tak samo w obu wersjach. Dobra. Więc nie wiem, gdzie są ostatnie trzy dżemy. God damn it! Michał, ty cholera jasna. To wszystko przez ciebie. Więc w sumie to nie wiem teraz co robić. Bo nie wiem, gdzie są te trzy klejnoty. Chyba, że są przy tym pomocy. Nie, będą tam. Tam będą. Dobra, nieważne. Więc pójdźmy może do pierwszego poziomu, którym nie jest Dark Hollow. A, chociaż tamten poziom jest bardzo krótki. Ale będzie sens. Dobra, Stonehill. Jole, idziemy. Bo mnie to. Te poziomy są chyba oznaczone tutaj. Trochę jak w Mario numerkami, ale nie sobie. Ale dobra, zobaczmy. Bardzo mi się to nie podoba też, że właśnie nie ma tutaj efektu 3D do znaków. Chyba to... Aha, i nie ma też wlotu, więc to jest kolejna taka zmiana. Więc w sumie Spyro 1, tak w ogóle, przez te wszystkie zmiany, te złe, to bardziej mi wygląda na prototyp bardziej niż na pełną grę, jaką wystawili. Bo... no ten... Bo ten brak cały niektórych rzeczy, kompletnie to jeszcze eksperymentowanie z kamerą, to bardzo mi właśnie wygląda, jakby to było prototyp po prostu niż... także to zrobili specjalnie. Dobra, kolejny. Długi jakiś... długi jakiś imię. Niektóre głosy mi się podobają. Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że dla wersji japońskiej było więcej głosów smoków niż w wersji angielskiej. Bo do smoków chyba bodajże było albo jeden typ robił albo jeden typ robił głosy do wszystkich smoków, albo było ich dwóch, czy coś w tym stylu, a później to było, nie wiem, co dalej było. Wow, to było epickie w sumie. Myk, kolejne żyćko. I myk. Więc pójdziemy coś sobie tu od razu. Demet. Będę cały czas wspominał o tym, że nie lubię tego, że to jest brak efektu 3D. A to jest ten typ Zintra, który obrażał Gnastignorka.
Nastiego Gnorka. Czekam aż będzie taki poprawny reveal, jak będzie wyglądał Nasty Nork w Reignited Trilogy, bo niby był taki pseudo reveal, bo w jednym ze screenshotów widać za Spyro zdjęcie Nastiego Gnorka, który, no, przyznam, wygląda dosyć fajnie. To jednak nadal czekam, aż poprawnie go zobaczymy w dobrej rozdzielczości przy okazji. Bo to na serio trochę tak, no. I myk. Kolejny brak przejścia. Otwieramy tutaj naszą skrzynkę. To swoją drogą przed tym Road to Reignited Trilogy sobie ograłem Spyro 1 i 2. Trójkę też w sumie. Na 100% znowu i bardzo fajnie, więc jestem troszeczkę na świeżo z tymi, gdzie są różne rzeczy, więc... Ojej. Miałem na chwilę przez przypadek mikrofon. Przepraszam, mikrofonku. Więc aż takiego problemu nie będę miał z tym, żeby znajdować rzeczy. Chociaż przyznam, że jak grałem, to też nie miałem z tego zbytnio problemu. To już chyba tak się włącza po prostu pamięć mięśniowa. Bo już po prostu kiedyś przeszedłem te gry. Po prostu moja pamięć w większości zapamięta, gdzie są klejnoty, a... że w Spyro mi się też odpala właśnie eksploracja, mode, to łatwiej mi jest to wszystko znajdować. Ja kocham soundtrack Spyro, znaczy rzadko mi się go zdarza słuchać tak na chillku, że tak to powiem, jak to ta dzisiejsza młodzież mówi. Ale zdecydowanie lubię go słuchać, w grze przynajmniej. No, zaraz tam wejdziemy na górę, tylko chciałbym... A i też jakby co, że widzicie cały czas tylko Sparks zielonego, to jest jedna ze zmian w wersji japońskiej, że tylko mu się zmienia ten pyłek, który za nim lata. Więc możemy tylko określić za tym. Więc muszę pilnować się, bo on jest cały czas zielony. O, mam tutaj kolejnego smoka. Nie spodziewałem się tego. Bo przyznam wam się, że grałem trochę tylko w wersję japońską obu gier. I podoba mi się ogólnie, bo to jest Spyro, ale... nie ograłem ich na 100%. Przeszedłem może max jeden świat i tyle. Więc można powiedzieć, że trochę to robię na ślepo, trochę nie. Idę w złą stronę specjalnie troszeczkę. Chcę powiedzieć trochę. Trochę jest w sumie lepsza ta kamera do podziwiania różnych rzeczy. Krajobrazu i tak dalej. Dobra, zaraz cię zniszczę moim techniką. Jakby to była wersja amerykańska, to bym się męczył z nim chyba 2 minuty. Dobra, i myk, pierwsze jajco. Myk. Dobra. Więc mamy już 189 krztapla, 191 klejnotów. Chciałem powiedzieć kryształów, bo to wszystko przez moje streamy z Crasha 2. Ale że powiedziałem gem, to po prostu ja nie wiem, co jest ze mną nie tak. Za dużo chyba... Za dużo pomidorowej kotyle i jego konfitu cały czas. Chociaż chyba o konfiturach zrobiłem też żart na streamie z Crashem Saint Trilogy. Więc no fajnie. Teraz pytanie klucz. Gdzie są te cholerne klejnoty? Tam. Dobrze, że jest to świecenie z dystansu, bo po prostu bym się nie wiem co zrobił. Jakbym musiał cały czas ich szukać. A tu nie ma tego jeszcze dodatkowo radaru ze Spyro 2 i 3. Jej. Jezu, że... Dlaczego? Mieliście ten font. Mieliście model do ukośnej.
Dlaczego jej nie ma tego? Why? Dlaczego? Mieliście modele 3D numerów. Dlaczego to nie jest to jest w ogóle? Więc przejdziemy może sobie jeszcze Dark Hollow, bo uwielbiam ten poziom, może w szczególności jego muzykę. No tak sobie nasze wszystko. O, tu jest poziom 1-2, to... No mówiłem, że są oznaczone. Jestem w sumie bardzo do... Został wydany track Dark Hollow wraz z motywem do PS4. I sądzę, że on nadal jest w produkcji jeszcze, bo bas trochę nie był, był za lekki, praktycznie nieistniejący. Więc nadal, więc ja uważam, że to nie dlatego, że to jest taka idea kompozytora, jaki remiksuje te wszystkie. Raczej, no, remake'uje tak naprawdę te wszystkie utwory, tylko po prostu... to było po prostu beta jeszcze, gdzie jeszcze ogarniali miksowanie muzyki i tak dalej. Więc ja byłbym spokojny, że jednak to będzie wszystko okej. Z tym traczką. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej, bo po prostu Dark Hollow, to jest najlepszy poziom z Artisan's Homeworld. I my. Halo, proszę, kamera na mnie, dobra, dziękuję. Spodziewajcie się dużo takich linii. Oj, ten koleżka był niedawno pokazany. Na Twitterze. Spyro. Fajnie wygląda, nie powiem, że nie. Chociaż szkoda, że już mu się tak nie odbija ten... Oj, szarżuje teraz, kurde. W wersji światowej chyba tego nie robi. Ale w każdym razie, że nie świeci mu się tak, to już ta jego zbroja. I zaraz ktoś pewnie powie, zaraz Pixel, czy ty przypadkiem nie jesteś hejterem wszystkiego, co się świeci? I uważajcie, to jest zupełnie inna sprawa. Jak się postać świeci jak psu jajca, patrz Sonic Heroes i Shadow the Hedgehog. A jak się świeci coś, co powinno się co powinno się odbijać światło od tego, jak zbroja metalowa. Ale nadal modele i praca tekstur według mnie jest bardzo dobra, tylko jednak ten mały detal, fajnie by było, jakby był jednak inaczej, ale nadal mi się podoba. Bardzo według mnie Toys for Bob dobrze interpretuje póki co wszystko, co Insomniac Games tam chciało. Jakby oni to stworzyli teraz. I ogólnie fajnie, no i fajnie też ogólnie, że Toys for Bob kontaktuje się z Insomniac, że na aprobatę tego wszystkiego, bo to jest według mnie bardzo fajna inicjatywa. I coś, czego tak w zasadzie chyba nawet samo Vicarious Vision nie robiło. Jeśli dobrze pamiętam, bo wiem, że jedyne co dostali do Crasha, to tylko geometria poziomów. Wszystko inne musieli praktycznie sami robić, jak na przykład położenie skrzynek, położenie tych Wampa Fruit i tak dalej, wszystko musieli robić sami. Ewentualnie prawdopodobnie coś im pomogło w hakowaniu gry i tak dalej, ale to tam nieważne. A tak to praktycznie żadnej chyba pomocy nie dostali, ani nic praktycznie nie robili z Naughty Dog. Podczas gdy tutaj proszę bardzo, kurde, znaczy to jest chyba też inna w zasadzie relacja, bo zauważmy też, że Naughty Dog to jest takie first party developer dla Sony. Sony no ma Naughty Dog, więc... A dodatkowo, że Crash był jednorocznym ekskluzywem, to nie wiem... Nie wiem w sumie, co tak naprawdę chcę powiedzieć, ale... wydaje mi się, że po prostu z Naughty Dog trudniej by było gadać. Dodatkowo, że tam prawdopodobnie ludzi, którzy tam pracowali przy Crashu, już w większości nie ma. Została pewnie ich tylko garstka. Więc to też jest pewna rzecz.
Podczas gdy Insomniac, większość ludzi, którzy są, byli podczas produkcji Spyro, jeszcze jest w Insomniac, to jeszcze dodatkowo Insomniac jest niezależnym studiem. To prawdopodobnie i dotarcie do nich jest dużo łatwiejsze niż do do Naughty Dog. Więc to jest takie moje usprawiedliwienie, dlaczego tak się może dziać, a nie inaczej. I według mnie jest bardzo dobre. O, tak wam powiem. Według mnie jest bardzo dobre to tłumaczenie. Chociaż trochę pokręcone, to może być dobre. Dobra, więc ukończyliśmy poziom. Mógłbym tak naprawdę wychodzić po prostu wyjściem, ale trochę się boję, że kliknę nie to rzecz, co trzeba. Więc no. Więc ja po prostu będę robił save state'y, bo na przerobionej wicie da się robić save state'y w grach na PS1. Taka mała ciekawostka. Dobra, więc starczy nam może czasu troszeczkę... Halo, kamera. Starczy nam może troszeczkę czasu na jeszcze speedway i sobie skończymy ten odcinek. Tak po prostu. A co się będziemy... Dobra, i myk. Więc speedway tak naprawdę się niczym nie różnią. Ale mamy wszystko takie samo jak w oryginalnym Spyro. One. Uno. Więc jeśli mam jakieś problemy ze speedwayami, to niezależnie od wersji będę miał z nimi problemy. To tak jakby ktoś myślał, że jestem lamą zawsze. Więc tak naprawdę chyba już skrzaniłem tak naprawdę kolejność, ale co? Zawsze mogę wyciąć. To się wytnie, jak się skrzani. Co nie tam? No więc tu już wiem, że skrzaniłem. Nie wiem, iść tam. Już tracę cenne sekundy. Więc tak, może troszeczkę jednak jestem tu mamą. Ale tylko troszeczkę. Tu... Chyba tak naprawdę zrobię jedno wielkie koło, więc to jest dobrze, bo wyjdę na razie przy tej jaskini, do której trzeba wejść. Czasem się boję tego, jak tak naprawdę dużo pamiętam ze Spyro. Chociaż tak naprawdę od początku do końca gram może raz, dwa razy na rok Spyro. To przyznam, jest trochę żałosne, że mógłbym troszeczkę więcej, bądź to jest moja druga ulubiona seria gier. Ale no... Wychodź. I... myk. Voila! First try! Nice. Dobra, co? Dobre, dobrze klikłem. Bo już się bałem. Dobra, pójdę jeszcze po te trzy klejnoty, bo mnie doprowadzają do szału. Damn it. Damn! To nie może być odcinek Pixela, jeśli chociaż raz nie będę zadawał go z Shadowa. Pamiętajcie. No więc to jeszcze tu się otworzy. I nie ma tu klejnotów. Więc ostatnie te minuty poświęcimy na szukanie klejnotów w takim wypadku. Dobra, gdzie mogą być klejnoty? Sorry, ja się serio pytam o docy. Zakładam, że tam. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że tu jest bardzo to możliwe. Chyba, że... chyba, że nie wpadłem tu. Nie, byłem tu. Dobra. Nie, no to zdecydowanie jest jakieś słowo. Dobra, więc to by było na tyle ze Spyro 1. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że też wyczekujecie o Reignited Trilogy, które w końcu będzie. U mnie również na kanale. No i mówię, zostawcie swoje myśli, jak mam postępować z tymi smokami, czy mam je jednak pomijać, gadać na nich, nie gadać na nich.
Czy no. Czy coś innego, czy nie, może chcielibyście, żebym coś kompletnie zmienił. Oczywiście poza kamerą, bo tego nie będziemy zmieniać. Bo to jest cały myk tego, żeby trochę mi utrudnić grę. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa! Chaos! Control!